Hej, witam Was serdecznie w kolejnym filmie z Emper i zapraszam do oglądania. Dzisiejszy film będzie drugą częścią z serii filmów o PvP, czyli walce graczy z graczami. I dziś porozmawiamy sobie tylko i wyłącznie o wyposażeniu i będzie to skierowane tylko do wyposażenia PvP, czyli właśnie na wojnę. Nie będzie omawiane nic o wyposażeniu przeciwko NPC-om, a jedynie właśnie przeciwko graczom. Tak więc na początek może zaczniemy od tego, jakie są klasy wyposażenia i jakie zalecałbym do PvP. Tak więc to myślę, że większość graczy wie, bo tego się dowiaduje jakby w toku gry. Mamy klasy takie standardowe, czyli fioletowe i legendarne, tak zielone, fioletowe, legendarne. Z tego raczej nie poskładamy dobrego dowódcy, nie ma takich szans. Możemy z tego złożyć palników, jeżeli chodzi o kartę lądowca, lub inne takie specjalne, do zadań specjalnych, że tak powiem, dowódców. Tutaj dla przykładu mogę pokazać mojego dowódcę na zwiększoną ilość honoru, więc to można się pobawić po prostu, tak? Ten ma do tak plus 177% honoru. Można na grabież, można na, nie wiem, prędkość, niższe koszty przemieszczania i tak dalej. Następnie mamy klasyfikację unikalną, czyli elementy czerwone, które składają się w zestawy. Aktualnie nie mam żadnego w sumie ubranego, ale tak jak widzicie, mają one zestawy i mają one różne bonusy w zależności od tego, ile elementów jest założonych. To już są zbrojki trochę mocniejsze, dla słabszych graczy nadadzą się przeciwko innym graczom, ale dziś porozmawiamy sobie głównie o zbrojkach niebieskich, czy też reliktowych sprzed wieków. Mają one różne określenia, ale chodzi o wyposażenie właśnie sprzed wieków, które nie ma bonusów za zestawy, tylko ma 4 ubranka, główkę i 4 klejnoty, tak więc o tym sobie będziemy rozmawiać. Na początku jednak chciałbym w sumie powiedzieć, bo to jest najważniejsza sprawa w tym wszystkim, czyli skąd zdobywać to wyposażenie. Przedstawię takie wersje bardziej nierubinowe oraz rubinowe. Oczywiście te nierubinowe będą dawały słabsze wyposażenie, a rubinowe będą dawały mocniejsze. Tak więc zaczniemy może od misji eventowych, które należy wypełniać poprzez granie na eventach. Misje wydarzenia i tutaj mamy zawsze na Nomadzie, na Obcym, na Berimondzie to wszystko jest. Nie ta pierwsza misja, tylko taka, w której musimy wpłacać surowce zależnie, znaczy wpłacamy monety, wpłacamy surowiec zależny od eventu, w przypadku Obcego nie trzeba wpłacać i trzeba zdobywać punkty lub pokonywać tam obozy. Na Obcym trzeba zdobywać chwałę, na Nomadach pokonywać Hana, na Samurajach Samurajów. Przekazujemy waluty i dostajemy 3 losowe wyposażenia. One będą zazwyczaj dosyć słabe, tak jak mówię, ale jest to taka podstawowa jakby metoda zdobywania wyposażenia. Kolejną taką bardzo prostą będzie wykuwanie ich w kuźni sojuszu. Znajduje się ona w przedostatniej zakładce przeglądu sojuszu, no i tutaj za opłatą monet lub rubinów, lecz tego bym raczej nie polecał, są lepsze opcje wydania rubinów na wyposażenie. W koszcie monet możemy wykuć wyposażenie. Tak jak widzimy, tutaj będzie jakość dosyć kiepska. Za monety musimy mieć miejsce oczywiście w ekwipunku, no i wykuwamy. I tutaj również wpada takie wyposażenie przeciętne, które można wykorzystać na niższych poziomach do takich właśnie przeciętnych kasztelanów czy dowódców. Następnym źródłem, które również jest dosyć osiągalne nawet dla graczy słabszych oraz tych, którzy kasy po prostu nie pakują w grę, będzie kowal. No, teraz jest trochę ciężej niż kiedyś było ze zdobywaniem złotych podkówek. W każdym razie nadal można kupić tutaj fajne wyposażenie niebieskie, tak więc trzeba zjechać dosyć mocno prawie na sam dół. No i tutaj mamy klejnoty przede wszystkim, bardzo fajne klejnoty oraz główki. Tak więc jeżeli chodzi o klejnoty, to bardzo fajnie można sobie je dobrać. To są klejnoty w cenie 2875 zł. I tutaj zależnie czy potrzebujemy, trzeba patrzeć na co to będzie. Kasztelan władcy zamków, czyli to do kasztelana. I bodajże tutaj jest nie. Tu jest kasztelan cele NPC, czyli tego nie. Tu jest dowódca władcy zamków i to też można by kupić. I te klejnoty zapewniają już dosyć dobre bonusy. Jak widzicie, 2 srebrne gwiazdki. Co prawda będą to losowe, ale jak ma się sporo złota, kupi się tego sporo, to naprawdę można fajne rzeczy ułożyć i już będą nawet blisko dosyć maksowych. Następną opcją na zdobycie wyposażenia, również tutaj nie wymagana jest żadna inwestycja, wystarczy aktywnie zagrać, są zewnętrzne krainy. Tutaj mamy 4 zakładkę, codzienna powinność. I tu mamy różne misje, które dają punkty powinności, tak więc atakowanie baronów najprostsza, następnie atakowanie władców zamków 10 i 15, do tego dostajemy osobno punkty. No i za konkretne ilości punktów, to jest dosyć proste, bo tak naprawdę za jedną tam misję, za atakowanie władców mamy już wszystkie nagrody. Nie tylko dostajemy więcej młotków, tak więc to też warto to robić z tego powodu, ale dostajemy również wyposażenie, tak więc są tutaj 3 pełne gwiazdki,
losowych klejnotów. Tutaj mamy do władców zamków dowódca, kasztelan władcy zamków, tutaj kasztelan władcy i już mamy nawet wyspecjalizowane, że jest dziedziniec. Tutaj też dziedziniec do dowódcy, następnie dziedziniec wręcz i dystans do kasztelana i dziedziniec wręcz dystans do dowódcy. To są całkiem fajne klejnoty i można już z tego coś dobrego złożyć. Czasem też wpadną nie tylko takie niebieskie gwiazdki, ale też srebrne. To też warto wiedzieć, że jeżeli mamy gwiazdki srebrne, to ładnie było widać w kuźni sojuszu, no to srebrne gwiazdki to jest wyższa jakość, a złote to najwyższa. Gdy mamy tylko niebieskie lub puste gwiazdki, to jest najniższa. Po wprowadzeniu tego typu wyposażenia twórcy dawali nam coraz więcej możliwości jego zdobywania, tak więc aktualnie możemy też dostać za topki w wydarzeniach, choć tutaj jest głównie pod NPC, tak więc to bym omijał, ale warto o tym wspomnieć, że tutaj też można je wygrać. Ale jednym z najlepszych wydarzeń do zdobywania wyposażenia są wydarzenia zbieracza. Mają one różne formy, tym razem mamy do zbierania baloniki biesiadne z okazji 10-lecia gry, no ale są tu różne wersje, zapewne już większość z Was kojarzy ten event, zbieranie różnych po prostu punktów za atakowanie graczy na specjalnym ataku. Tak więc za konkretne ilości punktów, które nam się każdego dnia przemnażają, dostajemy nagrody i tutaj jeżeli zjedziemy niżej, tu już trzeba się trochę postarać i sporo nalatać, dostajemy kasztelana na władców zamków z dwoma srebrnymi gwiazdkami. Tak więc ma on siłę jednostek do posterunków, bardzo dobry kasztelan do posterunków oraz produkcję podstawowych zasobów, czyli przede wszystkim żarcia, co najważniejsze, i porządek publiczny, bardzo dobra główka, warto o to powalczyć. No a tutaj mamy dowódcę, który ma siłę demonów podczas ataku, późniejsze wykrycie i siłę na dziedzińcach, też jest to super sprawa no, do składania, zwłaszcza dla graczy, którzy kasy nie wydają na grę, to jest naprawdę jedna z lepszych okazji na zdobycie porządnego wyposażenia. Ok, teraz kilka opcji do zdobycia dla graczy rubinowych. Pierwszą będą oferty specjalne. No, tu mi pewnie się to akurat nie pokazało, ale od czasu do czasu pokazuje się oferta z wyposażeniem. Czasem będzie taka na przykład za 400 tysięcy, gdzie mamy pełne srebrne. Jak to kupimy, to nie musimy myśleć, jak to złożyć, bo jak się to wszystko złoży do kupy, to wyjdzie taki kasztelan, że jeszcze się go trochę podkuje i jest maksowy. No, jest to opcja dla tych, którzy na przykład kompletnie nie rozumieją, jak to działa, a mają dużo rubinów na wydanie, to mogą z tego skorzystać. Ja bym raczej mimo wszystko odradzał, bo jest to dosyć no, mocne przepłacenie. Kolejną opcją będzie zakup z bestsellera, tak więc trzeba znaleźć odpowiedni, w którym będzie widniało wyposażenie. To jest chyba ten, tak, to jest bestseller z dekorkami i w nim jest również wyposażenie. Jest również bardzo drogo, ale czasem można się skusić, jeśli brakuje nam na przykład tylko jeden element i wiemy dokładnie, jakie ma bonusy, to te elementy tutaj mają konkretne bonusy i są już maksowe całkowicie. Tak więc jak widzimy, też chyba jak się kupi 4 te klejnoty, to będą idealnie wszystkie bonusy miały, o czym będą mówić jeszcze później, tak więc to jest, no to jest taka ostatnia deska ratunku, jak Wam kompletnie nie wpadają wyposażenia, jakie potrzebujecie, to można się zdecydować na taki zakup, jako taki ostatnie, tak jak mówię, ostatnia opcja. Jeszcze dwoma innymi miejscami, gdzie można zdobyć wyposażenie, będzie sprzedawca wyposażenia. To jest w sumie gorsza opcja niż bestseller, bo jest drożej i jest losowo. Czasem pojawiają się przeceny, ale mimo wszystko no, po prostu warto wiedzieć o tym, że jest, ale ceny tutaj są dosyć kiepskie. No i ostatnie miejsce, z którego dosyć często gracze rubinowi pozyskują wyposażenie, jest to koło dostatku. Tutaj mamy jedno miejsce, czyli gdy zakręcimy kołem i wypadnie nam wyposażenie sprzed wieków, to dostaniemy wyposażenie oraz również w jackpocie, w nagrodach jackpotu możemy dostawać wyposażenie, jest 9 różnych opcji, czy to losowe kompletnie, czy to jakieś zbrojki. Na wyższych poziomach jackpotu, czy jak więcej już pokręcimy, to zdaje mi się, że też klejnoty można zdobyć, tak, ale w formie losowych, tak więc to jest losowo, ale jednocześnie jest też maksowo, bo wyposażenie złote, czyli dostajemy bonusy na maksymalnym możliwym poziomie. Oczywiście to można jeszcze podkuć, ale o tym więcej będzie później w materiale. Gdy jedynym naszym źródłem wyposażenia są te takie misje kierowane do graczy niewydających, czyli te takie darmowe możliwości zdobycia wyposażenia, to nie będzie ono super mocne i dlatego musimy składać je w trochę inny sposób. Tak więc teraz pokażę Wam, jak składać dowódców i najpierw będzie podział na składanie wyposażenia takiego podstawowego z darmowych elementów, które będą zapewniały dosyć dobre bonusy, ale nie będą one maksowe, a drugą częścią będzie składanie dowódców za elementy rubinowe i tam będzie już opcja uzyskania dowódcy z maksowymi parametrami. Przechodząc do dowódcy darmowego, że tak będę ich określać, darmowy i rubinowy, myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. No wybieramy sobie oczywiście elementy, ja takich w sumie nie mam za dużo, ale musimy z elementów uzyskać 120 siły wręcza i 120 siły dystansu. Tak więc zacznę od czegoś, co Wam może
nie rubinowe, żeby zacząć może jakoś, dobra. Tutaj będziemy mieli wręcz, tak więc patrzymy przede wszystkim na wręcz i dystans. Można zacząć od broni, która daje bonus, która daje bonusy wręcz i dystansu jako podstawa. Wyposażenie generalnie ma takie bonusy stałe, które są takie same na każdym tego samego rodzaju, czy na przykład każda broń ma wręcz i dystans, ale trzeci bonus, ten, który widzimy na górze, jest różny w przypadku każdego elementu, jest no, zazwyczaj właśnie na tym polega ta losowość i na tym polega cały myk z dopasowywaniem. Ale na razie jesteśmy w wariancie wyposażenia darmowego, tak więc pomijam fakt, że moje jest trochę za mocne jak na darmowe, chcę po prostu to wyjaśnić. Skupiamy się na tym, aby mieć 120 wręcza i 120 dystansu, czyli zazwyczaj wszystkie elementy będą musiały mieć no właśnie ten bonus. Tak więc znajdźmy na zbroi również siłę dystansową, której trochę brakuje. Tak więc jeszcze trochę brakuje, no i na hełmie też powinna być dystansowa, może być chociażby taki. Okej, tego jest tutaj trochę za dużo, dlatego że te elementy są super mocne w większości, ale jeżeli będą elementy darmowe, to rzeczywiście tu wyjdzie coś koło 120% na 120%. No i teraz przechodzimy do wyboru główki. Tu z tymi główkami najfajniej jest mieć właśnie z tego wydarzenia zbieracze, ponieważ wtedy takie główki są już super dopasowane, ale jeżeli nie mamy takiego typu, nie mamy z tamtego wydarzenia, no to najlepiej posłużyć się wyszukiwarką, wpisujemy sobie zamku głównego, jeżeli robimy dla, znaczy przepraszam, to będzie w kasztelanie, w dowódce wpisujemy po prostu wyły i to nam odsegreguje dowódców NPC od dowódców na władców zamków, tak więc teraz poszukamy sobie dowódców, od razu mówię, z taką ikonką dowódca jest rubinowy, pozostali są nierubinowi, tak więc to też warto sobie mieć takie odróżnienie. Tak więc no najpierw patrzcie na tych, a potem na pozostałych. No i trzeba poszukać, coś chyba nie załapało tę wyszukiwarkę, władców, dobra. Teraz nam odsegregowało tylko na władców zamków i szukamy takich, którzy mają dziedziniec, późne wykrycie i redukcję ochrony murów lub fosy. Tak więc no, brama ewentualnie też może być, ale najlepiej się skupić, aby było mur lub fosa. No ale tymi kluczowymi musi być dziedziniec i późniejsze wykrycie. Ja większość mam pozakładane, ale może coś tutaj się jeszcze znajdzie. Tak, jest dziedziniec, późne wykrycie oraz minus ochrony murów. I taka główka się całkiem dobrze nada na dowódcę. No najważniejsze, żeby miało to późne wykrycie i siłę na dziedzińcu. To są takie kompletnie ważne parametry. Ten trzeci, czyli ochrona murów, fosy lub ewentualnie bramy, to jest mniej. Tak więc najpierw patrzcie na te dwa pierwsze. Dodatkowo też siła demonów będzie bonusowym atutem, jeżeli nie macie jeszcze wojska miodowego, tylko demony przede wszystkim używacie, no to to będzie dodatkowy atut. Główki z bonusem do siły wojska miodowego póki co w grze jeszcze nie ma. Teraz przechodzimy do kompozycji klejnotów i w tym wypadku przyda się na przykład narzędzie Microsoft To Do lub jakakolwiek inny program, który pozwala robić po prostu listę kilku przedmiotów, chociażby zakupów. Ja to używam w celu składania kasztelana czy dowódcy. Tutaj są parametry dla kasztelana, no ale można analogicznie posługiwać się dla dowódcy. To są bonusy już do takiego kasztelana, znaczy dowódcy kasztelana maksowego. Tak więc jeżeli chodzi o wyposażenie niemaksowe, gdzie nie będziecie mieć prawdopodobnie takich klejnotów jak ja mam, no w większości tutaj widać właśnie takie, to też rubinowe mają wygląd taki fioletowy, a nierubinowe mają, niestety też takich w ogóle nie mam. Nierubinowe będą czerwone, niebieskie, różnorakich kolorów. Tak więc będziemy musieli zebrać bonusy w taki sposób, aby mieć 150 wręcza i dystansu, 80 dziedzińca władców i 30 jednostek na skrzydłach. No i jeżeli wyjdzie nam tego więcej, to będzie lepiej. Tak więc no takie są niestety minusy, ponieważ maksowy dowódca może mieć 80 dziedzińca plus 20 dziedzińca władców oraz 30 jednostek na skrzydłach plus 20 na skrzydła władców, czyli łącznie może mieć 100 dziedzińca, 50 na skrzydła, ale jeżeli robimy nierubinowego, to czasem nie da się tego zrobić, a jednak siła wojska dystansowego i wręcza będzie tutaj super ważna przy przebiciu na murze, tak więc od tego sobie zaczniemy, aby znaleźć klejnoty, które mają dystans minimalnie ważniejszy, zazwyczaj na przebicie się przez flankę. Tak więc na razie się nie będę tym posługiwać. Ten program bardziej przyda się w robieniu kasztelanów i dowódców rubinowych. No i znajdziemy sobie klejnoty. Ja tutaj pozwolę sobie pominąć ten proces, może tylko raz Wam to pokażę, ponieważ znajdywanie klejnotów właśnie nawet z takim wspomaganiem, takiej listy można powiedzieć,
nie jest proste, to po prostu zajmuje dosyć długo czasu, a listę można sobie ułożyć po to, żeby odhaczać, jakie parametry mamy, a jakich nam brakuje i wtedy nie trzeba tych klejnotów wkładać, bo wyjęcie każdego z klejnotów kosztuje 2000 okruchów sprzed wieków, tak więc to też, no, to jest waluta, której dosyć szkoda, bardzo się przydaje do ulepszania wyposażenia, to też pod koniec powiem nieco o ulepszaniu. Ok, tutaj mamy przykładowy klejnot, który ma wręcz dystans i dziecinie, to całkiem możliwe, że jest, że pochodzi on z zewnętrznych krain, tak więc możemy wybrać sobie coś takiego i zamocować na którymś z elementów tego dowódcy. No i będziemy mieli już podstawę, czyli dziedziniec, wręcz i dystans. Tak naprawdę moglibyśmy tutaj wybrać teraz drugi taki sam klejnot i mielibyśmy już prawdopodobnie dziedziniec z głowy. Dystans czasem trzeba mieć 2, a czasem 3 parametry, tak więc no, to czasem będzie tak, że trzeba będzie dać 3 klejnoty z takim parametrem, żeby mieć maksa i dlatego właśnie nie złożymy wszystkiego do całkowitego maksimum. Tak więc dziedziniec już mamy, jak widać. No i teraz przydadzą się jeszcze 2 razy wręcz, 2 razy dystans, dziedziniec i coś na skrzydła. Wróćmy do klejnotu, oczywiście parametr wyszukiwania wyły A, czyli skrót od władcy, jakby fragment tego słowa. I to nam wyszukiwarce od razu ułatwi robotę, ukryje klejnoty na NPC. Jeżeli mamy ich sporo, to może trochę przymulić. Dobra, tak więc szukamy kolejnego dziedzińca z dystansem i wręczem chociażby. To też za każdym razem trochę inaczej się składa. No i wiadomo, im lepsze klejnoty, tym czasem nie będzie trzeba 3 bonusów, a tylko 2 razy ten dany bonus. Wtedy uda się zrobić coś lepszego. Ale właśnie w składaniu dowódców, którzy nie są nierubinowi, trzeba mieć pewne wyrzeczenia, poświęcenia i nie da się mieć wszystkiego maksowego, więc najważniejszy jest właśnie ten dziedziniec, wręcz i dystans. Tak więc mamy teraz dystansu 20, wręcz 20 i dziedzińca już mamy 80 plus trochę z główki. Tak więc teraz przede wszystkim jednostki na skrzydłach oraz dystans, tutaj nawet wręcza może być 20, ważne, żeby dystansu było 30. No i będzie trzeba po prostu szukać odpowiednich do tego klejnotów. To, tak jak mówiłem, sporo czasu zabiera i każdemu graczowi tak naprawdę to nie jest proces natychmiastowy, tylko trzeba przegrzebać, trzeba zdobywać tego wyposażenia jak najwięcej, żeby mieć w czym wybierać. Czasem też trzeba pozdejmować niektóre, poprzemieniać po prostu klejnoty z niektórych dowódców, żeby ułożyć więcej dobrego wyposażenia. Tak więc wrócę do Was za chwilę, jak dobiorę już odpowiednie klejnoty na takiego nierubinowego dowódcę. Ok, dobrałem już klejnoty, które będą dawać te podstawowe parametry z jak najlepszą możliwością, czyli mamy 30 wręcza, 30 dystansu. Wiadomo, jeżeli przekroczymy tę wartość maksymalną, to już nam nie daje. Niestety musiałem użyć jednego z klejnotów, który miał też dziedziniec, więc mamy powyżej maksimum. Nie mamy żadnego bonusu z klejnotów, a jednostek na skrzydłach mamy 22% plus 5%. No i teraz klejnoty były dystans, wręcz, dziedziniec, dystans, wręcz, dziedziniec ponownie, dystans, dziedziniec, jednostki na skrzydłach, jednostki na skrzydłach, wręcz i jednostki na skrzydłach władców. Tak więc całkiem dobry setup, jeżeli chodzi o dowódcę nierubinowego. Klejnoty były takie przeciętne, jak zresztą widzieliście. I takim dobrym nawykiem do takiego wygodniejszego podglądu, jak prezentuje się Wasz dowódca, będzie po prostu wejście w atak gracza z poziomem legendarnym, co ważne. No i najechanie na tego dowódcę. Tutaj trochę wynik przysłaniają moje nakładki horyzontowe, ale jak widzimy jest 150 wręcz na 150 dystansu, a to już jest oznaka dobrego dowódcy. Dziedzińca mamy 80 plus 15, czyli 95, też całkiem dobrze. Mamy minus 140% murów, ponieważ główka nam dawała bonus. I mamy 27,7% jednostek dostępnych na skrzydłach, tak więc to też jest ok wynik. Mamy opóźnienie wykrycia armii, jest siła demonów, tak więc całkiem dobry dowódca jak na nierubinowego. Przejdźmy teraz do składania dowódców rubinowych, tak więc zaczniemy od ubranek. Ja już nie będę tego układać od podstaw, tylko pokażę to, co mam na wyposażeniu. Ubranka będą musiały mieć po jednym bonusie do bramy, murów, fosy, dystansu oraz wręcza. Tak więc, tak jak mówiłem, niektóre bonusy, te wyświetlane u góry, są dla każdego ubranka inne, a pozostałe są stałe, te, które są na dole. Tak więc broń, tutaj broń sprzed wieków dla dowódcy ma jeden bonus zmienny u góry, w tym wypadku jest to brama. Hełm ma zmienny bonus dystansu, klata ma zmienny bonus fosy i artefakt u dowódcy ma 2 zmienne bonusy. Tak więc jest to mury i wręcz. I musimy właśnie mieć 5, łącznie 5 zmiennych bonusów, czyli będzie to mury,
brama, fosa, wręcz i dystans. No i tutaj myk jest taki, że jeżeli chcemy mieć to wszystko, to aby mieć jakby pełne parametry, to będziemy musieli to podkuwać. Ja, jak widzicie, jestem na kiepskim etapie, dopiero zacząłem podkuwanie tego dowódcy. Plus jeden klejnot ma wadliwą cechę, czyli właśnie układając, wykorzystując klejnoty do dowódców maksowych, rubinowych, no nie możemy mieć bonusu do minusu ochrony bramy lub murów. Takie coś w klejnocie będzie Wam mocno psuło dowódcę. Tak jak widzicie, teraz mam otwartą tą listę. Jeżeli komponujemy wyposażenie rubinowe, to musimy mieć każdego bonusu w klejnocie po dwie sztuki. Czyli wręcza na władców 2, dystansu na władców 2, dziedzińca podstawowego 2, dziedzińca na władców 2, jednostek na skrzydłach razy 2, jednostek na skrzydłach władców razy 2. No ja tutaj mam troszkę popsutego, bo nie miałem specjalnego klejnotu takiego, co by mi tutaj pasował, tak więc nie ma drugiego bonusu do dziedzińca władców zamków, jest za to brama, tak więc ja nadal tutaj poszukuję do mojego dowódcy idealnego. Jak widzicie, parametry nie są też pełne, na przykład nie ma 120 wręcza plus 30, ponieważ to nie jest jeszcze podkute. Jeżeli chodzi o dowódców maksowych, to trzeba wykorzystać mocne wyposażenie i je podkuć, no ale wynikiem tego będzie na przykład to, że mamy więcej murów, bramy, fosy, no i tak samo mamy więcej skrzydeł i dziedzińca niż mielibyśmy z dowódcy nierubinowego. Tak więc trzeba dużo więcej tutaj włożyć wysiłku i zasobów, ale dowódca będzie znacznie potężniejszy, tak naprawdę no najmocniejszy, jaki może być. Maksowy dowódca musi również posiadać siłę na dziedzińcach, ochronę, redukcję ochrony murów lub fosy i opóźnienie wykrycia. Tutaj ważne, żeby był również znacznie mocniejszy, jako że składamy dowódcę maksowego, rubinowego, no to trzeba wybrać takich najmocniejszych z wysoką wartością tych bonusów. Teraz przejdziemy do kasztelanów i zaczniemy również od kasztelanów nierubinowych. Nie będę takowego składać, ale opowiem pokrótce, jakie bonusy będzie miał i jak to wygląda. Tak więc największy nacisk kładziemy na siłę jednostek wręcza, minimalnie mniejszy na dystans, czyli odwrotnie niż w ataku. No, przeważnie bronimy większością wręcza, tak więc aż dużo rzadziej większością dystansu, tak więc wręcz będzie to nieco ważniejszy przy składaniu takiego kasztelana, jeżeli musimy wybrać. Tak więc na przykład no, 30% z klejnotów do wręcza i 20% do dystansu będzie całkiem w porządku, jeżeli chodzi o nierubinowych. Maksowe podstawowe 120 na 120 pozostaje bez zmian. No i oczywiście dziedziniec musi być 80 dziedzińca, a dopiero później pracujemy nad jednostkami na murze. Tak więc jeżeli dziedziniec będzie z trzech klejnotów, to trudno. To jest mega totalnie najważniejszy parametr w obronie. No a tym drugim również ważnym jest liczba jednostek dostępnych na murze. Tak więc to również powinno być ulepszone. No tak samo jak dziedziniec. Siła na dziedzińcu z klejnotów to już jest ciężej uzyskać na nierubinowych kasztelanach, tak więc to będzie ciężej zrobić. No i główka, tutaj przede wszystkim siła podczas obrony głównego zamku dla głównych zamków i wcześniejsze ostrzeżenie o ataku. Najlepiej też mieć ochronę fosy lub murów, a dla posterunku lub obiektów specjalnych, czy to metropolii, czy stolicy, powinniście mieć siłę jednostek zajmujących posterunki i obiekty jako taki bonus do siły. Oraz tutaj na przykład widać, że nie ma wcześniejsze wykrycie oraz bonus do ochrony fosy lub murów. Tutaj jeżeli chcemy mieć taki wygodny podgląd, możemy wejść w ustawienia zabezpieczeń obronnych i tutaj najechać na kasztelana, bardzo ładnie wtedy widać, jakie mamy bonusy. No i teraz widzicie, jakie bonusy ma kasztelan rubinowy. No, kasztelan rubinowy powinien mieć wszystkie bonusy wymaksowane, ale żeby to wypracować, będzie trzeba skorzystać właśnie z takiej listy, jak ja tutaj mam, czyli dwa razy każdy bonus z klejnotów oraz jeden raz każdy bonus z ubranek, tak samo jak u dowódcy. Czyli musimy mieć raz dystans, raz, już poszukam, gdzie ja to mam, raz dystans, raz wręcz, raz siłę ochrony bramy, fosy, oraz murów, tutaj nie ma murów akurat, ale są tracone zasoby. Nie, przepraszam, mury też są, ponieważ u kasztelana hełm, jak i artefakt mają dwa bonusy zmienne. Tak więc tutaj powinniśmy mieć mury, fosę, bramę, wręcz dystans i składając rubinowego już wychodziłoby na to, że powinniśmy mieć również utracone zasoby. No nie jest to jakiś super bonus, ale jak już robimy maksowego kasztelana, to żeby wszystko się zgadzało, to również ten bonus powinien być występować w bonusach zmiennych. Artefakt ma go również podstawowo w tym pierwszym bonusie od dołu.
No i gdy wszystkie te bonusy mamy, z klejnotów mamy tak samo jak u dowódcy rubinowego po dwa każdego rodzaju, no to możemy już zabierać się za podkuwanie. Tak więc podkuwanie dowódcy i kasztelana wygląda bardzo podobnie. Naszym celem będzie osiągnięcie 120 na 120 z ubranek oraz 30 na 30 z klejnotów, jeżeli chodzi o siłę wręcza i dystansu. No a dalej idąc minimum 80 dziedzińca, z tym raczej nie będzie problemu, bo klejnoty rubinowe mają tych dziedzińców po 40 parę, ale dziedziniec podczas obrony przed władcami, jednostki na murze oraz jednostki na murze podczas obrony przed władcami, no te bonus już będzie trzeba trochę podkuć, żeby wymaksować. Tak samo ubranka, aby mieć 140 murów i bramy oraz 100 fosy. No i główkę też podkuwamy tak, aby miała jak najwięcej siły obrony zamku głównego, dodatkowe jeszcze ochrona fos lub muru i wcześniejsze wykrycie. No wcześniejsze to maksymalnie 90%, tak więc tutaj podkucie dużo nie da, ale tak samo dla kasztelana, jak i dla dowódcy podkuwanie główki jest bardzo ważne. Dla tych, którzy naprawdę stronią od grzebania w tym wyposażeniu i robią to od święta, ja w sumie też, ulepszamy wyposażenie najeżdżając na okienko wyposażenia i klikając ulepszenie technikusa. Musimy budynek technikusa mieć na zamku, tak więc trzeba go mieć. Można go ulepszać i to nam zwiększa ilość okruchów z przedwieków zdobywanych przy sprzedaży. Przy sprzedaży, tak jak mówiłem na początku filmu, wyposażenia, gdy sprzedajemy klejnoty, czy to wyposażenie dowódcy oraz kasztelana, no znajdźmy jakieś kiepskie, załóżmy, że takie, po sprzedaży takiego klejnotu dostaniemy zależnie od jego jakości, wysokości premii bonusów, dostajemy okruchy i te okruchy posłużą nam do podkuwania wyposażenia u technikusa, tak więc tutaj go otwieramy. To się będzie chwilę ładować, zwłaszcza jak macie pełny magazyn, tak jak ja, to no, dosyć to zamula, nie ukrywajmy. I dwoma składnikami, które będą potrzebne do podkuwania wyposażenia, znajdźmy, nie wiem, chociażby jakbym chciał podkuć jeszcze bardziej główkę mojego rubinowego kasztelana, która aktualnie ma plus 20. Też taki protip, w tym polu można wyszukiwać sobie parametry, tak więc okej, tu się coś w ogóle zbugowało. Jeżeli widzicie na przykład, że dowódca ma, albo kasztelan, jakikolwiek element, ma na przykład, nie wiem, 49,7% do dziedzińca na klejnocie, no to bardzo łatwo będzie go znaleźć wpisując tą liczbę, a ciężej będzie znaleźć szukając spośród wszystkich na liście. Tak więc ja tego używam, żeby szukać sobie elementów. No i jak widzicie, tutaj do podkucia mamy szansę, tak samo jak u technika, procent szans na powodzenie, no i koszt w okruchach oraz koszt w monetach za próbę. Jeżeli się nie powiedzie, to również płacimy. Można podkuwać za rubiny. Tutaj raczej się to nie opłaca. Im wyżej, tym drożej. No, średni interes. No dobra, tak więc to by było na tyle w tej części poradnika o PvP dotyczącego wyposażenia. Jeżeli film był pomocny, to zostaw łapkę w górę. Możesz również wysłać sojusznikom. Będę bardzo zadowolony, jeżeli będziesz udostępniał moje materiały, aby pomagać również Twoim znajomym na grze. Jeżeli film był niepomocny lub Ci się nie spodobał, możesz oczywiście ocenić łapką w dół. Zachęcam do zostawiania komentarzy, również zaglądania w opis tam. Czasem, jeżeli będę miał coś do dodania po filmie, to dorzucę do opisu. Tak więc dzięki za oglądanie i do kolejnego. Na razie, piona, pa, pa.